Zaczepił mnie Pan w poniedziałek, pierwszym dniu po feriach. Zaczepił mnie Pan na ulicy. Akurat wracałem po zajęciach angielskiego z cukierni, bo czasem zachodzę sobie kupić takie małą pałeczkę kajmakową. Akurat mam takie przeczucie, żeby kupić dwie. Ale wracając stamtąd, zaczepił mnie Pan i powiedział do mnie taką rzecz. Czy wiesz, jak można się zabić? I tak się długo zastanawiałem, co ja mogę odpowiedzieć, bo nie znam tego człowieka, prawda? Powiedziałem mu, że jest wiele rzeczy, dla których warto żyć, ale dalej miałem taki niepokój, bo nie wiedziałem mu, co mam powiedzieć. Trochę z nim porozmawiałem. Zapytałem go, dlaczego chce się zabić. Powiedział, że Bóg mu tak powiedział, żeby się zabił. Od razu powiedziałem mu, że to jest nieprawda i przyszedł do niego diabeł i że Bóg go kocha. A kiedy mu to powiedziałem, poszły mu łzy z oczu. Powiedziałem mu o Bogu, kim jestem. On powiedział, że wiele już słyszał i nic mu nie pomaga. Więc mówię, Jezu, co mam zrobić? Co mam powiedzieć? Powiedziałem, że mam 14 lat, uzdrawiam chorych i powiedziałem, my Ci pomożemy. Przyjdź do nas na Dzierżeniowską 11 na Łocinach, niedzielę o 10. Z tego co widzę, nie widzę go tutaj, ale powiedziałem mu jeszcze jedną rzecz. Mówisz, że nie chcesz umierać. Jeśli naprawdę tak myślisz, to zawołaj do Boga, a gwarantuję Ci, że jeśli prawdziwie zawołasz w moim sercu, to Bóg Ci da znak. Dalej pływały mu łzy. W pewnym momencie zaczął ze mną się przykamarzać o Bogu. Powiedziałem mu, że jeśli tak ma wyglądać nasza rozmowa, to dalej nie będę jej prowadził, bo poświęciłem mu właśnie autobus, który jeździ co 20 minut. A nie było wtedy rodziców i byliśmy pod opieką babci, która jest zresztą ze świata, którą bardzo kocham, ale babcia po prostu żyje w głębokich lękach. Było po 20, a ja tam w susie. I rozmawiałem jeszcze chwilę z tym panem. Dałem mu babeczkę kajmakową, zapytałem go, czy chce. Od razu wtedy wiedziałem, że po to kupiłem tą drugą babeczkę. I ten pan poprosił mnie o wysłanie SMS-a. Przyjechał do jakiejś pani, dałem mu wysłać SMS-a i tak nie do końca po prostu wiem, co powiedzieć, dlatego się tak zawieszam pierwszy raz, ale chciałem się z tym podzielić, że ogłosiłem temu panu tak naprawdę nawet nie wiedząc, co do końca powiedzieć mu. Ogłosiłem mu pełną Ewangelię. Porozmawiałem jeszcze z nim dłużej. W końcu pożegnałem się i poszedłem. Ja, ponieważ bardzo dużo czasu zajmuje mi szkoła, praktycznie nie mam czasu jeździć na ewangelizację, choć bardzo bym chciała. Więc powoduję się w ten sposób. Jezu, ja chcę nawracać ludzi. Chcę się modlić o ludzi i chcę tego. I w tym momencie, gdziekolwiek nie pójdę, zawsze pojawiają się ludzie, którym mogę pomóc. To właśnie była jedna z tych osób. Amen. Amen.